Ten wiersz, widzi pan, pan pytał o publiczność, ten wiersz był napisany w roku 1950, kiedy oczywiście o drukowaniu takiego wiersza mowy być nie mogło. Wtedy, w tym okresie, kiedy napisałem ten wiersz, byłem jeszcze w Służbie Polski Ludowej. No ja, wie pan, powiem szczerze, o ile się nie mylę, Gałczyński napisał gdy wieje wiatr historii, ludziom jak srebrnym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pentakom. I okazało się, że ten wiersz aplikuje w 30 lat później w zupełnie w drugim kierunku. W innym kierunku, oczywiście, odwrotnym, jasne. To. Także to natomiast no nie, tamten wiersz był wierszem oczywiście wymierzonym w ówczesny terror, prawda? A ja powiem, że bieżąco czytałem pana artykuł Nie i znalazłem w nim i w dyskusji, która później się wywiązała na ten temat, jakąś niezwykłą aktualność właściwie. Hmm. Właściwie ta, nie wiem czy to jest komentarz, ale że pana pisarstwo właściwie nie traci zupełnie na aktualności, mimo że ono może odnosić się do specyficznych sytuacji. No, oby tak było. Panie Czesławie, myśmy mówili o Polsce, mówiliśmy o Nagrodzie Nobla. Czy pan mógłby powiedzieć coś po prostu o swoim pisaniu, o sobie jako pisarzu? Dlatego, że bardzo mało mamy właściwie dostępu do tego. Bardzo mało wiemy. Tak jak powiedziałem w przygotowaniach naszych tutaj, myśmy zawsze widzieli pana jako człowieka z marmuru. Teraz widzimy człowieka z krwi i kości i z uśmiechu. No więc ja nie wiem, zastanawiam się często, co by było, gdyby na przykład gdybym został w Polsce. Obawiam się, że to nie leżałoby w mojej naturze jako piszącego, że raczej samotność, samotna kontemplacja, brak może właśnie publiczności bardzo mi pomogły. Teraz będąc w Polsce zauważyłem, do jakiego stopnia to wciąga, ponieważ nie można w Polsce być i nie angażować. Ja nie mówię o angażowaniu się powiedzmy za partią czy przeciw partii. To jest oczywiste. Dzisiaj polski naród jest zjednoczony. Solidarność jest wyrazem woli zbiorowej, że tak powiem, prawda? Więc to jest jasne. Tu nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Z pewnością do partii bym nie wstąpił, gdybym pojechał tam, prawda? Ale istnieje tysiące zaangażowań doraźnych, personalnych, prawda? To wciąga. Tak samo gdybym w Polsce został, na pewno byłbym, nie wiem, trudno powiedzieć, może bym był piewcą stalinizmu, chociaż to bardzo wątpię. Ale w każdym razie byłbym bardzo zaangażowany w jakieś sprawy. Więc to detachment, ta samotność, myślę, że dobrze mi zrobili i że nie dostałbym tej Nagrody Nobla, gdybym w Polsce został. Jako to jest sprawa temperamentu pisarskiego. Potrzebuje tej izolacji. Życie w Polsce angażuje w marnowanie czasu. Stanie w kolejkach, walka o mięso, chleb, sąsiadem. I te wszystkie rozgrywki, które wydają się strasznie ważne w danym momencie. Ja myślę, że nawet w sytuacji literata to było jeszcze bardziej angażujące. Ja znałem kilku czołowych literatów osobiście i zdawałem sobie sprawę, że ich wystąpienia literackie zewnętrzne nie zawsze pokrywały się z ich pozycją prywatną. Ja bardzo blisko byłem z Wattem przez jego syna. Watt był bardzo tragicznie cyniczny przez cały czas. Tak, tak. Ale pan zna książkę, którą zrobiłem. Tłumaczenie Watta, tak. Nie, pamiętniki Watta. Tego nie znam, nie. Mój wiek, ja zrobiłem całą książkę, nagraliśmy z Wattem rozmów. To dla pana będzie bardzo ciekawe. W każdym razie, co do literatów, zwrócono mi uroczyście, na uroczystości, legitymację członka Związku Literatów. To teraz pan musi składki płacić. Muszę płacić składki. I w dolarach. Prezes Szczepański powiedział, że nigdy formalnie
nie przestałem być członkiem, tylko moje dane w tajemniczy sposób znikły z kartoteki. I kazali panu płacić wszystkie składki za... No jakoś nie kazali. Tak. Panie Czesławie, wracając jeszcze do pana pracy literackiej. Pana wiersze są bardzo trudne do czytania. Tak, właśnie. Tak wydaje mi się. Ja przyznam się szczerze, tutaj robię publiczną spowiedź, że kiedy kultura przychodziła do mnie, tak, ja przez Miłosza przeskakiwałem. Mhm. Ja szedłem do innych rzeczy, bo Miłosz był dla mnie za trudny, żeby poświęcać czas temu wierszowi. Tak. Teraz oczywiście wszyscy jesteśmy szalenie zmuszeni do tego, żeby do tego poświęcić się temu. Tam jest jakaś sprawa, która może nam ucieka, bo w tej trudności jest jednocześnie jakaś myślowa łatwość. Czy ja w tej chwili mówię o jakiejś sprawie, która nie przedstawiał pana problemu? Myślę, że jest myślowa, raczej myślowa trudność. Trudności polegają na tym, że ja mam bardzo zgęszczony sposób wyrażania się w wierszach. Jest bardzo dużo skrótów, przeskoków myślowych i to wytwarza pewną trudność. Ale zresztą nie przesadzajmy, niektóre moje wiersze są dość łatwe, a tylko niektóre są trudne. Ale właśnie ze względu na tą trudność ja jestem rozkoszą dla tak zwanych badaczów owadzich nogów, którzy mają tam używanie niesłychane, prawda? Bo mogą pisać i pisać na tematy tych wierszy. Podtytuł w naszej wystawie jest poeta, pisarz, myśliciel, nauczyciel. To po angielsku brzmi the poet, writer, thinker, teacher. Teacher, no to znaczy, ja nikogo nie chcę nauczać swoim pisaniem, ale oczywiście jestem także teacher z zawodu. To znaczy przez 20 lat wykładałem na uniwersytecie, na Uniwersytecie Kalifornijskim. No więc nabyłem po prostu tę umiejętność. To w tym sensie jest użyte to słowo? To jest może użyte po prostu w poszukiwaniu jakiegoś takiego zamknięcia osoby. Bo ja nie neguję, że jestem także teacher z zawodu, ale nie chciałbym nikogo swoim pisarstwem pouczać. To bardzo nudna sprawa, być mentorem. A jednak na przykład z czytania pana prozy, czy z czytania mowy tronowej w Sztokholmie, wynika... Tronowej to już my używamy, to mowa tronowa jako vernacular tutaj. Czytania mów mianych w Sztokholmie wynika, że próbuje pan przekazać światu pewien punkt widzenia filozoficzny, może nauczyć świat, żeby nie był tak dufny w swoje wielkie osiągnięcie, bo ono może być dla niego zgubne. Iwan, to nie jest sprawa mojej indywidualnej mądrości czy mojego posłania, tylko zawsze miałem poczucie, kiedy znalazłem się na Zachodzie po raz pierwszy po wojnie, miałem poczucie, że my jesteśmy jakoś naznaczeni, szczególnie przez doświadczenie historyczne, my, to znaczy cała nasza część Europy, prawda? I że powinniśmy w jakiś sposób zakomunikować Zachodowi nasze myśli, nasze ostrzeżenia po prostu. Także ja tutaj bardzo często w tym, co mówię, na przykład w tej mowie sztokholmskiej, ja występuję niekoniecznie jako Czesław Miłosz, tylko jako rzecznik całej naszej części Europy. Dlatego wspominałem nie tylko o Polsce, wspominałem o Litwie, wspominałem o wszystkich, całej naszej części Europy. I myślę, że to tak zostało odebrane przez tych, którzy o tym wiedzą, o tej całej, o tym przemówieniu, na przykład na Litwie czy w Czechosłowacji. Myśl o tym, że nasz rozwój nauki dąży do jakiejś przepaści, jest widoczna w pana
To tak. To jest, to znaczy w żadnym wypadku nie chciałbym uchodzić za przeciwnika nauki. Niektórzy chcą ze mnie zrobić jakiegoś takiego, który na pochybel, precz z nauką, jechać do Indii, prawda, tam medytować, nic podobnego. Ja jestem bardzo, uważam, że to jest nasz wspólny los, nas wszystkich, że my jesteśmy, że tak powiem, w objęciach nauki, tylko chodzi o to, co z tym zrobić, w jaki sposób wyjść ze zwężającej koncepcji nauki. Panie Czesławie, my, zostaje nam bardzo mało czasu, my byśmy chcieli rozmawiać 24 godziny. Dobrze by było mieć nocne Polaków rozmowy. Niestety program nasz jest bardzo krótki, jest zbyt krótki na to, co byśmy chcieli od pana się dowiedzieć, ale czy pan by chciał w kilku słowach podsumować swoje emocje w związku z przyjazdem do Edmontonu? No, tu nie jestem pierwszy raz. Już byłem raz tutaj w zimie i podziwiałem ten dym, który tak idzie prosto do góry. Z elektrowni. No, tak, prosto. Musimy kończyć niestety. Tak. Ja panu serdecznie dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność osobista. Mam nadzieję, że to jest również przyjemność dla państwa, którzy oglądacie ten program. I do zobaczenia na następnym programie Poroniki. Do widzenia. Do widzenia.